Dzień dobry, kochane ludziska. Witam Was w tych przepięknych okolicznościach przyrody. Dzisiaj chciałem poruszyć dwie kwestie, tak w sumie to chyba jest jedna spójna kwestia. Kwestia odpowiedzialności. Odpowiedzialności za innych, o moim wpływie na innych ludziach, skąd się to bierze i tak dalej. Jak ja to widzę oczywiście, bo to jest moja wizja świata. No bo to jest mój kanał. Wow, odkrywcze. Dobra, jedziemy z temacikiem. Dobra. Wstawiam na YouTube jakieś treści. Taki jeden z moich filmów, który ma chyba około 30 tysięcy wyświetleń, to jest ten mój, jak przestałem być alkoholikiem. Opowiadam o tym, o tej akcji, gdzie tam ponad rok temu, półtora roku temu właśnie zacząłem mówić, że ja już nie jestem alkoholikiem. Zacząłem opowiadać, co ja myślę na temat tej swojej choroby alkoholowej, jak ja to widzę, że mi już nie jest to potrzebne, że już się nie muszę straszyć tym alkoholem. No i dostaję różnego rodzaju zwrotki na ten film. Na początku było najwięcej zwrotek takich tego typu, że człowieku, co ty kurwa robisz? Co ty robisz? Czy ty wiesz, że przez ciebie masę ludzi zapije? Okej, ciebie dosyć sporo ludzi ogląda. Weź odpowiedzialność za to, co piszesz, Adam. I dostałem pełno takich gdzieś tam informacji zwrotnych. Okej. No ale dostaję też komentarze w wiadomościach i inne informacje zwrotne. Dzięki, stare. Rzeczywiście jestem człowiekiem, który dzisiaj obejrzałem twój film i rzeczywiście chcę zmienić swoje życie. Mam dosyć tego, co robię. Mam dosyć ciągłego tego chlania. Wow! Okej, okay. Albo następne. Słuchaj, stary, też parę lat nie piłem i też byłem nieszczęśliwy. Zrozumiałem, że to wcale nie chodzi o alkohol. Dziękuję, że tym się podzieliłeś, bo pomogłeś mi znaleźć swoją drogę i zaczynam dążyć ku spokojowi. Wow! I teraz najważniejszy punkt tego programu. Żeby było jasne, film jest ten sam. Co to znaczy? To jest dokładnie jeden ten sam film. No to pytanie, co się dzieje, że jedni ludzie odbierają tak, a drudzy odbierają tak? Odbierają je przez swoje filtry, to jest pierwsza sprawa. To kochani, powiedzcie mi, jak ja mam wziąć odpowiedzialność? Jak mam wziąć odpowiedzialność? Jak mam wziąć odpowiedzialność za kogo mam wziąć odpowiedzialność? Za tych czy za tych? Zastanawiać się, czy mój film spowoduje, że ktoś popełni samobójstwo, się nachleje? Czy wziąć odpowiedzialność za tych, że mogę komuś pomóc. No bo przecież przed chwilą powiedziałem Wam, że to jest jeden film, a reakcje są różne. Ja całe życie chciałem być za kogoś odpowiedzialny. Całe życie chciałem być jakiś pod kogoś i to jest odpowiedź na wszystkie te historie. Co to znaczy pod kogoś? To znaczy się, że uważałem na to, co robię, uważałem na to, co mówię, żeby komuś nie zrobić przykrości, żeby... I takie tam bla, 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 bla. Dzisiaj wiem, że jeśli jestem sfokusowany na sobie i tak naprawdę... O, jakaś mucha po mnie chodzi. Sfokusowany jestem na sobie i tak naprawdę zajmuję się sobą, to... Nie zastanawiam się, jaki to ma wpływ na innych ludzi. Bo tego nie potrzebuję. Wierzę w ludzi, po prostu wierzę w ludzi, że każdy wybierze to, co będzie potrzebował. Jeśli ktoś moim filmem zrobi sobie krzywdę, to nie jest moja decyzja, bo nie takie są moje intencje. Ja mam intencje się podzielenia, ja nie chcę komuś, nie wiem, zrobić krzywdy. Ja też nikogo nie chcę wyciągnąć z nałogu, bo wiem, że tylko każdy może sam sobie w tym temacie pomóc. Więc intencje są dbania o siebie. Jeśli ktoś moim dbaniem, moją formą dbania, przebywania, mówienia robi sobie krzywdę, okej, okay, to jest jego wybór. Przecież to nie jest mój wybór. To jest pierwszy temat, który chciałem poruszyć, że ja w końcu zrezygnowałem z tej odpowiedzialności za kogokolwiek. Jestem tylko odpowiedzialny dzisiaj za bezpieczeństwo swojego synka tak naprawdę, ale też nie jestem odpowiedzialny za to, co on myśli. Nie sugeruję mu myśli. On sam dokonuje wyboru i ja jestem wow, po prostu zachwycony tym młodym kolesiem. Ale dzisiaj nie jest o tym film. No to czyli dzisiaj pierwsze, primo, spuszczam tą odpowiedzialność, przestaję. No,
kurwa, tych ludzi jest za dużo, żeby się zastanawiał, jak mam im wszystkim zrobić dobrze. No nie da się, kochanie, nie da się. Są ludzie, którzy was będą nie lubić, nienawidzieć, którzy będą widzieć zło w was. Okej, okay, to jest po prostu okej, okay, bo tak po prostu jest. No i teraz druga kwestia jeszcze jest coś takiego, że druga strona tej takiej odpowiedzialności to jest takie coś, że jak jesteśmy w tej gdzieś tam odpowiedzialności, to za każdym razem myślimy, że wszyscy ludzie, którzy nas otaczają, którzy jak mają jakąś interakcję, to my mamy na nich wpływ. I że to, co oni mówią, dotyczy nas. Przykład. Leży sobie dziewczyna tutaj na takim jednym, tutaj widzicie, sobie coś robi na Instagram, wieczorem jest noc, nagle my zmieniamy miejscówkę, przychodzimy do niej i ona wstaje i odchodzi. I teraz część z ludzi zaczyna mówić coś takiego, o, ona nas chyba nie lubi. Czy to jest prawda? Każdy bierze zachowanie innych ludzi z automatu do siebie. Z automatu, że robienie kogokolwiek musi się dotyczyć mnie. A nikt nie pomyśli sobie, że a może ona po prostu chce być sama. I to w ogóle nie dotyczy nas. Z automatu, jeśli ktoś koło nas przebywa i nagle przestaje mówić, to z automatu mówi, o, może coś źle zrobiłam, może źle coś powiedziałam, przepraszam i tak dalej, i tak dalej. Z jednej strony to wygląda w ten sposób, że jesteśmy tacy super, tacy mili, że tacy mamy sfokusowani na cały świat i w ogóle, a pod spodem jest straszne gówno, bo tak naprawdę, kurwa, to jest zajebiste. Miałem nie przeklinać na filmach. To jest zajebiste, że po pierwsze, to wcale nie chodzi o tych ludzi, tylko chodzi o nas, że my cały czas myślimy, że jesteśmy tacy ważni dla wszystkich i że wszystko, co się dzieje wokół nas i cały świat jest sfokusowany na nas, czyli ci ludzie mają na nas patrzenie. Serio? Ludzie, umrzecie, świat będzie dalej istniał. Drzewa będą zielone, ptaki będą śpiewały, woda będzie płynąć. Ktoś was trochę powspomina. Dalej będą sobie radzić. Nawet wasze dzieci sobie będą was radzić. Zdradzę wam tą tajemnicę. Może i lepiej niż z wami tak naprawdę. Warto się podbić tej odpowiedzialności. To powoduje, że po pierwsze jestem spokojny. Po drugie nie jestem zmęczony. I mam czas dla siebie. Jak mam czas dla siebie, to paradoksalnie ten czas dla siebie przekłada się na czas dla wszystkich. To mówiłem ja, Adam Wujek Porada ze słonecznej Bali. Oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału. Jeśli dotarłeś do tego miejsca, no to jest szacun, bo przeważnie ludzie do tego miejsca nie docierają. Kocham was ludziska. Miłego dnia wam życzę.